Wake up, today's gonna be a good day. 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 Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj co prawda nie będziemy robić żadnych rzeczy do spożycia. Natomiast będę robić, moi drodzy, maść z żywokostu. Jak na razie zmierzam w kierunku miejsca, gdzie rośnie żywokost. Jestem na jednej z moich wycieczek rowerowych, a z tyłu możecie zobaczyć niecierpka gruczołowatego. Jest to roślinka nie pochodząca z Polski, a się rozpowszechniająca dość mocno na terenie naszego kraju. My mamy naszego rodzimego niecierpka, którego można spotkać w lasach. Ma on kwiatki koloru kremowego bądź białego. A ja dalej idę, aby szukać żywokostu. Znajduje się, moi drodzy, w bardzo pięknym miejscu, mimo tego, że znajduje się ono w mieście. Jest to mostek nad Dzierżęcinką. Zrobiono tutaj bardzo fajną ścieżkę rowerową, z daleka od dróg takich, gdzie jeżdżą samochody. Popatrzcie sobie, jaki fajny widok mam tutaj zaraz za mną. Tutaj widzicie żywokost, który już powoli kończy swoje kwitnienie. Czym się charakteryzuje żywokost? Ma taką owłosioną łodygę. Jak możecie zauważyć, mam nadzieję, że to będzie widać na kamerce. Postaram się tu wyostrzyć fon dobrze. Lancetowate liście. I te liście bardzo dobrze oddają ten rysunek unerwienia, jak widać. Czyli mają takie bogate, unerwione listki. Od spodu listki są również owłosione, taka szczecinka na nich rośnie. Więc możecie także zobaczyć, zaobserwować. Najlepiej jest zrywać żywokost wtedy, może źle się wyraziłam, najlepiej jest kopać żywokost, jeśli chodzi o ten korzeń, pozyskiwać ten korzeń, wtedy, kiedy roślinka już kończy kwitnienie, albo późną jesienią. Natomiast warto się już wcześniej rozglądać za tymi roślinkami, żeby ich nie pomylić z jakąś inną. Najlepiej popatrzeć, kiedy ona jeszcze kwitnie. Ma takie, popatrzcie, dzbanuszkowe kwiatki. Takie dzbaneczki, które bardzo lubią różne owady, w tym pszczoły. Zbierają z nich nektar. Te listki są takie oskrzydlone, można też powiedzieć, bo jakby są trochę przedłużone aż do łodygi. A kwiatki są w kolorze fioletowym, także i jasno-kremowym. Dobrze, więc w takim razie postaram się dokopać do korzenia, bo tylko właśnie o korzeń nam chodzi. Moi drodzy, korzeń jest bardzo kruchy. Mi się tutaj korzeń ułamał. Wewnątrz jest kremowy, a na zewnątrz jest czarny. To jest też taka charakterystyczna rzecz, jeśli chodzi właśnie o żywokost. Tutaj mam jeszcze kawałki korzenia. Będę musiała jednak ukopać więcej roślinek, bo nie jestem w stanie tym narzędziem, które mam przy sobie. Mam, wyobraźcie sobie, taką łopatkę, która dość marnie się nadaje do takiego celu. Tak więc będę musiała więcej ukopać. Ale popatrzcie, jakie grube są to kłącze. Więc myślę, że te się świetnie nadają. Roślina jest bardzo krucha. Popatrzcie, jak łatwo jest odłamać te liście. Widzicie? Więc stąd też trudno jest wyrwać żywokost, bo zwykle pozostajemy z liśćmi w ręce, a korzenie nadal tkwią w ziemi, jeżeli nie mamy żadnego narzędzia do kopania. No ja nie dysponuję szpadlem, bo mi po co mi szpadel,
jak ja nie mam działki żadnej. A zresztą jak przewieźć szpadel rowerem, więc dlatego takim marnym narzędziem dysponuję. No, na razie takie trzy kawałki. To, co najważniejsze, moi drodzy, to jest to, aby dobrze oczyścić nasz korzeń, żeby podczas mielenia go nie było żadnych kamyczków, które mogłyby, załóżmy, ewentualnie uszkodzić nasz sprzęt do mielenia. Więc ja się posługuję szczotką, wymieniłam już dwa razy wodę. Można zaobserwować teraz, jak czarny jest to korzeń, a w środku taki kremowy. Popatrzcie, moi drodzy, tutaj już mam oczyszczony korzeń żywokostu. No już chyba lepiej nie będzie z tym oczyszczaniem. Starałam się bardzo. I teraz tak, tutaj wyszło mi 600 gramów, ponad 600 gramów świeżego korzenia żywokostu. I do tej pierwszej maści, bo ja będę robiła dwie maści. W tym odcinku mojego filmu zrobię pierwszą maść ze smalcem gęsim. Ja kupiłam dwa opakowania smalcu gęsiego. Jest to 400 gramów łącznie, bo chcę zrobić troszkę więcej tej maści, bo chciałabym się tą maścią także podzielić z rodzinką. Kiedyś otrzymałam taką bardzo fajną maść, także na gęsim smalcu, ale jej po prostu zostało bardzo malutko. A w związku z tym, że mój mąż ma problemy z rwą kulszową, a maść żywokostową warto jest stosować także na rwę, oprócz oczywiście problemów ze stawami, ja osobiście sobie wyleczyłam moje kostki palców dzięki tej maści właśnie, bo miałam tutaj puchnące dwie kostki tutaj od paliczków i smarując przez 3 dni, wyobraźcie sobie, na wieczór i wkładając taką rękawiczkę bawełnianą, ja po prostu sobie wyleczyłam te palce dzięki tej maści. A tą maść, moi drodzy, robi się bardzo, ale to bardzo szybko. Tą maść pierwszą, tak, na smalcu gęsi. Dlatego ja tutaj wezmę tylko część z tego żywokostu do tej maści. Nie wezmę może z 1/3 tego świeżego korzenia, bo drugą maść, którą będę robiła, no niebawem się też taki filmik ukaże, będzie to maść z wyciągiem z żywokostu i do jej zrobienia potrzeba więcej czasu, co najmniej 2 tygodnie. Także dzisiaj się zajmuję tylko tą szybką maścią i myślę, że składniki na nią, czyli smalec gęsi i żywokost, są dla wszystkich praktycznie dostępne, bo smalec gęsi kupiłam w Kauflandzie. Może gdzieś tam macie Kaufland, albo może jakiś sklep ze zdrową żywnością, no to warto się o taki smalec zatroszczyć, albo samemu zrobić, jeżeli macie. Korzeń żywokostu jest bardzo kruchy, nie ma problemu z jego pokrojeniem. Przypomina nieco w konsystencji przerośniętą rzodkiewkę. I krojąc żywokost, jeśli dotkniemy na przykład noża, to czuć taki śluz, bo ten korzeń właśnie ma taki śluz w sobie, który jest bardzo cenny z tej rośliny. O, dobrze, mamy już tutaj 200 gramów, więc czas zmielić. U nas, moi drodzy, żywokost już jest lekko podsuszony, nie jest bardzo, bardzo suchy, nie jest twardy, a lekko podsuszony, jak widzicie, lepi się jeszcze trochę do rąk, jak się go tutaj tak rozciera w rękach. No ale ja myślę, że tyle już wystarczy, czyli troszkę wody się już udało odparować z niego.
Pozostało nieco ponad 100 gramów, więc no można powiedzieć, że prawie o połowę zmniejszyliśmy ilość wody. Moi drodzy, smalec należy rozgrzać, delikatnie podgrzać do 50 stopni. Ja mam taki termometr, który zmierzy temperaturę. Jest to termometr cukierniczy. Smalec już jest w konsystencji płynnej. W związku z tym można dodawać żywokostu i podgrzewać do 50 stopni. I tak przygotowany żywokost zostawiamy do następnego dnia, czyli przynajmniej na całą noc. U nas to będzie od 15 do następnego dnia rano. U nas będzie to taki czas i w tym czasie substancje lecznicze z tego żywokostu przenikają sobie do smalcu gęsiego, a smalec gęsi, moi drodzy, jak może wielu z Was wie, ma także lecznicze właściwości. Przykrywam pokrywką i odstawiam. A teraz, moi drodzy, jeszcze dodatek specjalny do tej maści, którą przygotowuję. Trzeba będzie, moi drodzy, ususzyć jeszcze 200 gramów świeżego żywokostu i później go zmielić, po to, aby te drobinki, bardzo drobne, takie zmielone na pyłek, wpływały dobrze na skórę, jak również, aby wzmocnić działanie tej maści. Tutaj mamy już żywokost wysuszony. U mnie było surowego żywokostu świeżego, było 200 gramów. Za chwilkę zważę, ile pozostało po wysuszeniu z tych 200 gramów. Wygląda na to, że dużo zmniejszyła się objętość tego korzenia. Natomiast nie nagrało mi się to, jak ja to Wam przygotowywałam tutaj do suszenia, więc szybciutko Wam opowiem. Więc świeży korzeń żywokostu kroimy, bardzo cieniutko rozkładamy na blasze i suszymy w 40 stopniach. Maksymalnie do 42-43 stopni w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami. Więc jeśli nie macie oczywiście korzenia suszonego, kupionego, jeżeli robicie tak jak ja, tą maść ze świeżego żywokostu. Sprawdzimy, jaki efekt. Wciąż jeszcze są grudki, więc ja będę musiała jednak przesypać przez sitko jeszcze, bo potrzebuję tylko pyłu. Bo moi drodzy, ja nie lubię bardzo, jeśli mamy w maści jakieś grubsze grudki, które się po prostu osypują podczas wcierania maści. To jest bardzo nieprzyjemne. No i moi drodzy, zepsułam młynek do kawy. Nie wiem, co się stało, ale strasznie zaczął burczeć, więc drugiej dawki nie zmieliłam po prostu. No cóż, będzie jak jest. Tyle, ile się uda przesiać, tyle będzie. Już nie mówiąc o tym, że złamałam łopatkę, tą, którą pokazywałam Wam na początku, którą wykopywałam ten żywokost, po prostu się złamała. Więc same straty podczas robienia tej maści. Cóż, śmieję się, ale to prawda. No i taki pyłek należy wmieszać do tej maści. Tak wygląda wystudzony gęsi smalec, który stał całą noc. Popatrzcie, jest on miękki. Mój smalec po prostu był z gęsi taki mięciutki. Mam nadzieję, że Wy traficie na lepszej jakości smalec, który będzie
no, bardziej stały. No cóż, moja maść będzie bardzo miękka. Będzie trzeba ją przechowywać w lodówce. Zresztą niezależnie od konsystencji trzeba będzie przechowywać taką maść w lodówce. Może ona być przechowywana praktycznie do czasu ważności tego smalcu. Także jeśli macie smalec z datą ważności, to spokojnie można stosować tą maść aż do końca daty ważności. A jeśli macie świeży smalec, to przynajmniej przez rok można przechowywać go w lodówce. Więc myślę, że około roku taka maść może być używana. No i drodzy, rozgrzewać smalec trzeba bardzo powoli, na bardzo malutkim gazie czy grzaniu, żeby go nie przegrzać. To jest ważne, żeby nie został przegrzany. Po co rozgrzewam? Po to, żeby można było odcedzić ten żywokost, który się tutaj macerował w tym tłuszczu. Teraz, moi drodzy, przez gazę należy przelać ten smalec, gdzie zatrzymają się na gazie wszystkie brudy, drobinki żywokostu. I teraz jeszcze do tego ciepłego wyciągu tłuszczowego z żywokostu należy dodać ten sypki żywokost i rozmieszać. Najlepiej takim drewnianym patyczkiem. I nie pozostaje nic innego, jak czekać, aż nam cała masa stężeje, czyli włożyć trzeba do lodówki i co jakiś czas patyczkiem mieszać, żeby nam się nie rozwarstwił ten żywokost, który mamy w formie tego proszku, żeby nam nie opadł na dno, więc trzeba po prostu mieszać podczas zastygania. Staram się uzyskać taką emulsję jednorodną, żeby mi się nie odkładały na dnie po prostu te odrobinki żywokostu. I zaraz będę przelewać do pojemniczków. Zakupiłam takie pojemniczki, które zawierają 100 ml. To są takie apteczne pojemniczki na różne maści czy kremy lecznicze. Można sobie zakupić albo można wykorzystać na przykład jakieś pojemniczki po kremach. No, wyszło idealnie 400 ml. Mam, jak widzicie, także takie 30-ml pojemniczki. To już będzie na następną maść, z której robienia film niebawem także się ukaże. Moi drodzy, mój mąż już przygotował mi naklejki na pudełeczka, więc tutaj mamy podpis, żeby nikomu się nic nie pomyliło. Podczas przebywania całą noc w lodówce maść żywokostowa pięknie zakrzepła i stała się substancją stałą, ale trzeba pamiętać, że tłuszcz gęści topi się, czyli rozpuszcza się już w temperaturze 25 stopni, więc jeśli mamy ciepło w domu, wyjmiemy taką maść z lodówki, postoi ona chwilę, wystarczy, że gdzieś na zewnątrz, poza lodówką, no i możemy się spodziewać, że nasza maść stanie się płynna. No, trzeba to wziąć pod uwagę. Przede wszystkim podczas transportu należy dobrze zakręcać, zatykać tą maść, żeby nam się nie rozlała czasem. Ale jestem, moi drodzy, zadowolona z tego wyglądu tej maści. Wczoraj także się nasmarowałam. Te drobinki tej maści
żywokostu wewnątrz, pięknie masują skórę, więc masaż także pobudza krążenie. Sobie tutaj wymasowałam kostki palców z tej strony, założyłam rękawiczki. Dzisiaj żadnego bólu nie czuję, w związku z tym maść myślę, że działa i świetnie nawilża, natłuszcza skórę, bo tłuszcz gęsi ma takie świetne właściwości. Niektórzy nawet tłuszcz gęsi stosują na zmarszczki twarzy i podobno wygładza zmarszczki twarzy. Te mimiczne zmarszczki przynajmniej są spłycone. Tak więc myślę, że jest to fajna maść na różne dolegliwości, nie tylko związane ze stawami, z kośćmi, ale także i ze skórą. Tak więc polecam Wam wykonanie takiej maści. Mam nadzieję, moi drodzy, że taka maść wykonana przez Was w domu przyda Wam się do różnych celów leczniczych. Ja już się przekonałam, że ona działa, chociaż jej przygotowanie jest naprawdę banalnie proste, chociaż wymaga sporo pracy. Chociażby o tej pracy może świadczyć ta łopatka, która po prostu mi się złamała podczas kopania tego żywokostu. Ktoś mógłby powiedzieć, kto się wybiera na kopanie żywokostu z taką łopatką. No jeśli od początku oglądaliście, to wiecie z jakiego powodu. Mam nawet i saperkę składaną w szafie, ale ta saperka już jest wygięta po kopaniu chrzanu ostatnim, w związku z tym nie brałam tej saperki. Już mam różne niepowodzenia związane z wykopywaniem różnych korzeni. Tak więc kosztowało mnie to dużo wysiłku, ale mimo wszystko jestem zadowolona z efektu. Tak więc polecam Wam ten przepis na tą maść, jeśli chcecie bezproblemowo za pomocą składników dostępnych praktycznie wszędzie, w każdym sklepie takim większopowierzchniowym można kupić smalec gęsi, wykopać sobie żywokost, jeśli mamy takie miejsce, jeśli znaleźliśmy takie miejsce na żywokost. Więc jest to taki prosty przepis, który Wam polecam. Niedługo na kanale ukaże się przepis, który wymaga jeszcze nieco więcej wysiłku, ale myślę, że ta maść będzie jeszcze bardziej skuteczna niż ta. Tak więc czekajcie cierpliwie, niedługo się ukaże ten przepis, bo on wymaga praktycznie miesięcznego działania w przypadku wytwarzania tej maści. Tak więc trzeba trochę cierpliwości, aby taka maść powstała i zamawiania przez internet pewnych składników, ale niech to będzie jeszcze tajemnicą do ukazania się tego następnego filmu, który serdecznie polecam. Więc już się z Wami pożegnam. Miłego dnia, wieczoru czy poranka Wam życzę. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Ach, jeszcze. Mam nadzieję, że nie macie do mnie jakichś pretensji z tego powodu, że na kanale kulinarnym ukazał się film o maści. Mam nadzieję, że to się ze sobą za bardzo nie gryzie. Oczywiście tej maści nie spożywamy, pamiętajcie, bo to jest maść tylko do użytku zewnętrznego, jak wszelkie maści wytwarzane z żywokostu. Także w następnym odcinku Wam troszeczkę o tym opowiem.